Siemano moi drodzy, witam serdecznie na nowszym odcinku i już chciałam powiedzieć, że to będzie kolejne denko z absurdalnym tytułem, na przykład denko z różowej torebki, ale nie, to jest denko, uwaga, włosowe. Skończyłam dużo kosmetyku do włosów i w końcu mogę wam opowiedzieć jakoś sensownie o nich trochę. Zaczniemy od tego czegoś tutaj oto. To jest wcierka do włosów Anish i Lucrecia marki Sattva Ayurveda od Agnieszki Indziałek. I ja tak szczerze mówiąc dawałam wiele razy szansę tego typu produktom. Nie chodzi mi o ten konkretny, tylko po prostu o wcierki. Ja tego nie lubię robić, no. Cieknie mi to po skórze głowy, wcieka mi potem do oczu, nawet jak daje mało, wcieknie mi tu gdzieś po karku, po szyi, w ogóle to jest okropne uczucie, a jakoś, no nie wiem, nie wyobrażam sobie, że będę siedzieć w opaskach, żeby mi to nie wyciekało dalej. Po prostu nie kocham tego typu rzeczy. Myślę, że dam szansę jeszcze jakiejś wcierce łagodzącej, albo może sama sobie jakieś coś ukręcę, żeby skórę głowy załagodzić, bo miałam niedawno przypadek z szamponem i no, niestety nie udało mi się to najlepiej, miałam skorupę na skórze głowy, więc żeby to załagodzić, to spróbuję coś tam ogarnąć. Czasami robię tak, że mieszam żel aloesowy z olejem konopnym i to nakładam na skórę głowy, żeby załagodzić, ale to ma bardziej taką formę papki i chyba dlatego bardziej to lubię niż te płynne. Tutaj to miałam tak, robiłam przedziałki, żeby nie było, że ja nie podjęłam prób, nie? Zacięłam się po prostu jak jakiś stary rower. Narobiłam przedziałków małym grzebieniem i wcierałam palcami, tak wiecie, wylewałam trochę i wcierałam palcami. Nie byłam zachwycona, bo znowu wszystko mi tam ciekło. Wzięłam strzykawkę, żeby to rozprowadzić na głowie. Nie miałam żadnej innej, tylko taką malutką, 2 ml, więc niestety jak próbowałam wycisnąć, to ona strzelała, odbijała mi się od głowy i rozpryskiwała na lustro i na inne rzeczy w łazience. Także to też nie za bardzo pykło. Potem miałam, a wiem, kupiłam takie grabki, takie, które mam kulki metalowe na końcu. I jak oglądałam ludzi, którzy mówią, że to jest takie super i tak świetnie działa, to sobie myślałam, kurczę, nikomu się nie wkręca włos gdzieś w te kulki? No więc pewnie nikomu oprócz mnie mi się się powkręcał, musiałam wyjść nożyczkami. Mówię, nie, dziewczyno, nie jest to warte twojej frustracji. Potem obejrzałam jakiś odcinek o wcierkach przeróżnych i tak sobie pomyślałam, kurczę, może dam jeszcze szansę. Na razie nie mam akcji, że chcę zapuszczać włosy jakoś specjalnie, bo one i tak rosną jak nienormalne. Ale jakby może coś mi się odkręciło, to myślę, że jeszcze wrócę. I jeśli już będę wracać, to wybiorę coś właśnie od Agi, bo mam zaufanie, że to jest po prostu sensownie zrobiony kosmetyk. Tu mam taką rzecz, która wydaje mi się, że wpada w kategorię wcierka jeszcze. Madara Boost, taki 3-minutowy zabieg to był na właśnie skórę głowy. To miał świetną butelkę. Ja tą butelkę w ogóle umyję i będę jeszcze używać. Tu będę przelewać rzeczy do niej do środka. Ma taki fajny aplikator na końcu, cieniutki, można było po całej skórze głowy to rozprowadzić. Jak go używałam, to jeszcze nie byłam kompletnie świadoma, czy to będzie dawało jakiś rezultat, bo wydawało mi się, że nałożenie tego raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie, to się po prostu nie sprawdzi. Ale potem rozmawiałam z Madzią Curly Madeleine i ona mi powiedziała, że można używać wcierek tak, nie trzeba używać codziennie. No i tak rozkminiałam, ale zostało mi już tylko tyle, to było może na 2 użycia albo 3, więc no nie wiem, czy to działa. Bardzo mi przykro, nie jestem w stanie zarekomendować tego produktu jako, o, to jest wcierka, że jak to kupisz, to będziesz miała dłuższe włosy. To byłoby kłamstwo, gdybym tak powiedziała, bo nie mam pewności. Zużyłam kolejną maskę z granatem z Altery. Ta tu jest rozcięta, ale jak to otworzę, zdejmę ten czubek, to po prostu wszystko mi się będzie kleiło. Miałam na niej taki piękny napis z brokatowego mazaka pod olej i lubiłam ją zarówno pod olej, jak i do nakładania jako maskę, jako moje drugie. O, w jednej i w drugiej sytuacji sprawdza mi się bardzo, bardzo dobrze. Na pewno będę wracać do tego kosmetyku i na 100% mam jeden otwarty w łazience. Dla prostowłosych też polecam. Uważam, że dziewczyny, które mają proste włosy i chcą, żeby były gładkie i takie trochę dociążone, żeby się nie puszyły, to też jest godny uwagi kosmetyk. Tu mam nie jedną, lecz dwie zużyte, rozcięte i wydłubane paluchami aż do samego dna emolientowe róże z Anwen. To jest aktualnie moja najlepsza odżywka do włosów, która byłaby taka ogólna, w sensie podobnie jak ta z Altery, ta się sprawdza i pod olej i później jako drugie. O, bardzo, bardzo lubię ten produkt. Cieszę się, że Magda mi to zarekomendowała, bo naprawdę to jest coś, co moje włosy uwielbiają. Dość mocno pachnie, to jest jedyna rzecz, która mi w tym kosmetyku przeszkadza, ale to jak ładnie się później kręcą, jakie są miękkie w dotyku, to jest naprawdę mega sprawa. I tak, na pewno będę wracać do tego produktu, tak jak mówię, zużyłam 2 opakowania, jedno duże, jedno małe i na pewno to nie były 2 ostatnie. Jedziemy z olejami. Miałam dużo, bo było dużo pootwieranych takich, że została mi końcówka na takie 3-4 użycia i było blisko terminu ważności. Mówię, wszystko teraz, odżywimy te włosy na amen, nie? Wszystkimi olejami możliwymi i nawet mam różnicę pomiędzy nimi, co chociaż myślałam, że to będzie trochę tak, że włosy martwe i tu jeszcze rozjaśnione, to pewnie olej będzie jak olej działał. Nie!
Okazuje się, że różnice są znaczne. Olej awokado sprawdzał mi się całkiem spoko, tylko wtedy, kiedy używałam go niewiele, bo jak przegięłam, chociaż tam, nie wiem, pół łyżeczki dałam za dużo, to one zaczynały takie się robić oklapnięte i te końcówki... Mam kilka takich odcinków nagranych, w których tu jest pokręcone, tu jest w miarę pokręcone i te końce gdzieś tu przy uchu albo z tyłu są takie płaskie, proste, to właśnie jak używałam tego oleju awokado za dużo, nie? Jak przegięłam, bo to... On nie jest winowajcą, to winowajcą jest moja... mój brak powściągliwości w stosowaniu preparatów. Olej abisyński Your Natural Side. Ja nie wiem, dlaczego nie pokazywałam Wam tego produktu, bo był w denku i zapomniałam o nim. Pierwszy raz miałam taką akcję, że miałam olej, którego nie użyłam na twarz ani razu. Naprawdę, zawsze próbowałam. Jakikolwiek kupowałam, jako się tylko nadawało, zawsze próbowałam. A ten zaczęłam stosować do włosów i tak się polubiłam z nim. Naprawdę był bardzo dobry. Aż teraz, kurczę, zapomniałam o nim. Żałuję, że nie kupiłam drugiej butelki. Aktualnie używam oleju makadamia, ale użyłam go dopiero raz. Był spektakularny efekt, ale użyłam go dopiero raz, więc jeszcze się wstrzymam z opinią. Natomiast ten mi się sprawdzał bardzo dobrze i muszę do niego wrócić. Koniecznie muszę do niego wrócić. Mam tu też olej z kiełków pszenicy, ale tutaj użyłam go tylko raz, bo to była taka końcóweczka, ja go miałam wcześniej do innych kosmetyków. I tak wydaje mi się, że ta końcówka, w sensie, że ilość była za mała, żeby mogła coś ocenić, bo nałożyłam go na tą maskę moją, potrzymałam trochę, ale chyba po prostu nie starczyło z tej butelki na olejowanie. Także mam jeszcze jedno otwarty, jak użyję więcej razy, to dam Wam znać później. Chyba że widzicie ten film z bardzo dużym opóźnieniem, bo ja denka nagrywam relatywnie często i Wy je oglądacie później, czasami nawet po kilku miesiącach, więc jeżeli już było coś o tym oleju albo o tych innych produktach, był jakiś odcinek z podsumowaniem albo coś takiego, to ja Was po prostu do niego odeślę, na dole będzie link. Przepraszam za te zawirowania, ale w tej chwili moje życie jest w takim chaosie, że albo w ten dzień, kiedy mam czas, nagrywam i Wy to potem oglądacie tak, jak ja to ułożę w jakiejś sensownej w mojej głowie kolejności, albo nie będziecie mieli filmów wcale. A jak już było o surowcach, to jeszcze dwa surowce mi zostały. Hydrolat waniliowy, to jest w ogóle... to jest produkt, który poza zapachem, i to mówię z przekonaniem naprawdę wielomiesięcznego używania, nie daje żadnej różnicy. W sensie on nie robił nic na mojej twarzy. To nie było tak, że on nawilżał, to nie było tak, że on ukoił tą skórę, to nawet nie było tak, że on ją zaczerwienił w jakiś sposób. Nie było, to było po prostu neutralne, tak jakbym się wodą popryskała. Nawet może jeszcze mniejszy rezultat zauważałam. Więc stwierdziłam, że nie ma sensu próbować go dalej do twarzy, nie ma sensu go dodawać do innych kosmetyków, bo aktualnie żadnych nie robiłam. Więc postanowiłam, że dodam go do moich tych takich humektantów do włosów. Robię sobie taki tam spray, którym pryskam przed nakładaniem odżywki i oleju. I do tego się sprawdził świetnie, bo przełamał nawet zapach kocanki. A tutaj mam ekologiczny hydrolat z kwiatu kocanki. W całości zużyty był do włosów. I muszę powiedzieć, że on trochę zmieniał kolor mojej czupryny. Jak miałam takie akcje, że się robiła trochę taka... no może nie ruda, ale tak w pomarańcz wchodził ten mój żółty, rozjaśniony, ten blond, to z tym kocankowym hydrolatem tak wyglądało, że niektóre pasemka były trochę bardziej jasne. Nie wiem, czy to jest moja aktualna schiza, czy rzeczywiście tak było, ale po wielokrotnym używaniu miałam wrażenie, że faktycznie tak się dzieje. Więc tyle mogę tutaj powiedzieć. On jako produkt do twarzy, jak się ma na przykład naczyniową skórę, albo bardzo wrażliwą, albo trądzik różowaty, chcecie sobie zrobić tonik, to naprawdę ten z kocanki bardzo polecam. Tylko pilnujcie pH, żeby się nie podrażnić bez sensu jakimś tam zbyt kwasowym. A ten tutaj, no, waniliowy, pachniał ładnie, robił takie trochę nic. Tutaj, w tym oto słoiku, po świecy Clareco na 100% była przełożona maska z Petal Fresh, taka maska do mycia. Nie, to była odżywka, tak, znaczy ja je używałam jako maski do mycia, ale to była odżywka przeciwłupieżowa. Nie cierpię tego opakowania, jest po prostu totalnie bez sensu pakować tak gęsty produkt w butelkę, która jest płaska, twarda i nie idzie z niej nic wycisnąć. I jeszcze do tego z flip-topem, z którego wychodzi po prostu taki cienki wąż produktu, więc się wkurzyłam, wzięłam ogromny nóż, pocięłam to na drobne, wydłubałam ze środka i z tego to już sobie używałam z przyjemnością. Ona faktycznie daje takie wrażenie, jakby włosy były trochę pogrubione w dotyku. Są oklejone nim, nie? Ale naprawdę to tak jest przyjemne. I jeszcze się waham, czy wrócić do tego, czy nie wrócić. Teraz mam kilka innych, nad którymi jeszcze pracuję i sprawdzimy, jak to się będzie tam ogarniało. Zużyłam jedną drożdżową babuszkę Agafię i to była maska, na której mam napisane, Magda mi zarekomendowała do mycia albo pod olej. Pod olej, katastrofa. Nie mogę mieć chyba takiego produktu z dużą ilością protein przez dłuższy czas na włosach, bo wtedy no takie, są takie sztywne, gumowate trochę i nie podoba mi się, jak to się przedstawia. Natomiast do mycia sprawdzała mi się bardzo, bardzo dobrze, tylko nie mogę myć włosów taką maską za każdym razem.
W sensie tam co drugie, co trzecie mycie, okej. Okay. Ale co jedno mycie, to już jest tak, że one się zaczynają znowu robić takie trochę ciągnące. Więc taka jest moja obserwacja. Mam jeszcze dwie, bo raz się rąbnęłam, jak robiłam zamówienie i dodałam 3 razy do koszyka ten sam produkt, ale skoro już go kupiłam, to mówię, dobra! Dobra, teraz pielęgnuję, to starczy mi do końca 2020. Tu mam rzecz, która jest fajna, ale jest moim zdaniem nie warta swojej ceny. Rzadko to mówię, ale akurat w tym przypadku to właśnie dokładnie takie są moje wrażenia. Kinky Curly Original Curling Custard. To był taki żel do stylizacji, który ja kiedyś... chyba Monika z Piggy Pack mi go przywiozła, jak jeszcze była za granicą. Tak mi się mocno wydaje. Dziękuję i pozdrawiam. Jeśli chodzi o działanie tego kosmetyku, to on jest w porządku. W sensie on działa tak jak żel. Jak się go połączy z jakimś stylizatorem, w sensie z jakąś odżywką bez spłukiwania, to on spełnia swoje zadanie. W moim przypadku inne żele też są ok. Mam jakiś Siberiki żel, którego używam od niedawna i on się sprawdza super. Natomiast ten jest taki, że działał, ale bardzo, bardzo mocno pachniał, tak słodko i mdląco i dusząco i bardzo długo ten zapach się utrzymywał. No i też nie był najtańszy, więc myślę, że do niego nie wrócę, ale zużyłam go w całości, bo działał, nie? A ten to miałam, użyłam kilka razy, w końcu się wkurzyłam, wylałam i zabierałam w nim inne produkty po prostu ze sobą na wyjazdy, żeby mieć mały atomizer do włosów. Wydaje mi się, że tą markę czyta się Way. To są same samogłoski, O, U, A, I i nie mam pojęcia jak to poprawnie przeczytać, żeby tam się nikt nie obraził. I to był taki spray, który był po prostu, który miał fale robić, takie morskie, z solą, w ogóle potwornie wysuszał, bardzo takie kruche i nieprzyjemne do tego były te włosy, więc pozbyłam się go. I teraz mi się przypomniało, a propos spryskiwacza i takich rzeczy, że połowę tej wcierki, o której Wam mówiłam na początku, może nie połowę, gdzieś z tyle, przelałam do takiego mojego, takie butelki z atomizerem, żeby się nie zmarnowała i spryskiwałam włosy pod olej. O, to żeby nie było, nie? Że nie przejechałam przez całą butelkę, bo nie dałam rady, ale pod ten olej później tak nakładałam i liczyłam, że może cokolwiek to zmieni. Aczkolwiek myślę, że nie, bo chyba do skóry głowy aż tak dużo nie dotarło, ale tak, żeby było uczciwie, to tutaj podkreślam to. Zużyłam do włosów, co myślałam, że się nigdy nie stanie. Bougie, naprawdę. Olejek Nuxe Il Prodigieux. I tylko dlatego tak zrobiłam, bo jestem ciota, sierota, paskudna, bo nie sprawdziłam terminu ważności i okazało się, że mi się przeterminował. Do twarzy już go nie chciałam nakładać. Chociaż, no, to jest minimalny termin trwałości, więc pewnie nic by się nie stało tym po tym krótkim czasie. Ale nie chciałam ryzykować i w końcu mówię, no nie mam akurat żadnego oleju otwartego do włosów. Może? Może? I on się tak dobrze sprawdzał, byłam zaskoczona. Popryskane włosy właśnie tym olejem na jakąś odżywkę albo maskę, naprawdę no, sprawdzało mi się to mega dobrze. Byłam zaskoczona, jak dobrze ten olej działa na moje włosy. Wątpię, że się rzucę na to, żeby kupić taką butelkę, bo to jest trochę tak, chyba szkoda byłoby mi kasy. Ale w taki sposób mi się sprawdził naprawdę bardzo w porządku. Jedyne co, to koncentracja tego zapachu, jak się go napryska dużo na te włosy, naprawdę jest mega mocna. I musiałam czepek zakładać, żeby się nie zadusić, bo tak to jedna pompka, znaczy jeden ten atomizer albo dwa, żeby wykonać masaż twarzy, to jeszcze było do zniesienia, ale jak już tam natrzaskałam na ten łeb, to... A sama byłam sobie winna, także no, sorry. Dalej mam, tu mam kosmetyk, którego już raczej nie kupię. Serum z Biotuju Shine Elasticity Protection. Ile ja butelek zużyłam tego, ile razy w dękach był ten kosmetyk, to myślę, że... no nie wiem, musielibyśmy jakąś komisję złożyć, żeby policzyć to, ale naprawdę uwielbiałam ten kosmetyk przez długi, długi czas. Teraz nie będę go używać, dlatego że mi trochę prostuje włosy. Jak mam, jak spryskam sobie tą właśnie serum, czy tą odżywką kłaki i je rozczeszę trochę i zostawię później do, czy nawet wygniotę i tam inne rzeczy wszystkie zrobię, to i tak one się trochę prostują. Więc pod tym kątem nie będę wracać do niego. Ale jeżeli macie włosy proste i potrzebujecie czegoś, co sprawi, że one będą gładkie, będą wyglądały jak taf, będzie grzebień przez nie, czy tam szczotka przelatywać po prostu o tak o, to on właśnie to robi. Chyba, że macie włosy bardzo rozjaśnione, zniszczone, takie suche, to i potrzebujecie bardziej czegoś emolientowego niż protein, to on może sprawiać, że one będą wtedy sztywne i takie szorstkie w dotyku. Więc to sobie trzeba rozważyć. Ale jeżeli nie macie tego problemu, na przykład jak macie lśniące, ciemne włosy, zamknięta łuska i chcecie tylko coś, żeby je tak właśnie dokładnie rozczesać i żeby były takie lśniące, to jest właśnie on, to jest on. Będę za tobą tęsknić, serum Biotuju Shine Elasticity Protection, jakbym nie powiedziała tego wcześniej, ale być może powiedziałam, a może nie, no nigdy nie wiesz. Ja to mam czasami wrażenie, że załącza mi się faza pamięci 15-sekundowej, potem już
Nie wiadomo, co było. I na końcu ta seksowna tutaj rzecz, ten elegancki słoik, który był wcześniej moim słoikiem, prawdopodobnie po dżemie, to była odlewka kantu aktywatora, który dostałam od Magdy i kocham ten kosmetyk, uwielbiam go, on się sprawdza mi do stylizacji włosów, czasem nawet bez żelu, jak tylko jego odpowiednią ilość i dobrze, równomiernie, w sensie rozprowadzę na głowie i dobrze to tam wygniotę, to naprawdę mam mega loki. Na pewno będę wracać do tego produktu, teraz mam jakieś jeszcze inną odżywkę bez spłukiwania w takiej wysokiej butelce z czerwonym. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale dam jej szansę. Jak mi się nie sprawdzi, to myślę, że wrócę do tego, bo jest to coś naprawdę godnego uwagi. I tak się zastanawiam, czy jak ktoś ma proste włosy i by chciał tylko bardzo mało tego produktu nałożyć na końcówki, bo mu się tam rozdwajają, to czy by ładnie to wyglądało. Jak ktoś ma i sprawdził, to napiszcie w komentarzu i podzielcie się z innymi ludźmi. Ja już teraz się pożegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film ten był w jakiś sposób dla Was przydatny, ciekawy. I tak, to byłoby na tyle. Chciałam jeszcze jakiś wniosek tutaj podać, ale więcej żadnych nie mam, bo to było po prostu denko. Ściskam Was gorąco, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!